Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem podać wam przepis, jak zrobić pewną miksturę, która jednocześnie jakby odświeży, da siłę naszemu mózgowi. Ponieważ mózg jest bardzo ważnym organem w naszym organizmie, wielokrotnie bardzo ciężko pracujemy, jesteśmy w biurach, jesteśmy w jakiejś ciężkiej pracy umysłowej, więc jak wzmocnić nasz mózg. Więc podam taki prościutki przepis. Bierzemy do blendera, wsypujemy twaróg, mogą być to dwie garście twarogu i wlewamy powolutku, blendując olej lniany. Ten olej lniany właśnie w połączeniu z twarogiem lub jeżeli ktoś ma taki serek, tutaj w Hiszpanii wielokrotnie mam taki serek Philadelphia, zresztą chyba w Polsce też jest, ale bezsmakowy, po prostu czysty ser. Wrzucamy całe pakowanie Philadelphia do blendera i dodając olej lniany miksujemy dwa składniki. Możemy dodać jakieś przyprawy do smaku, możemy dodać trochę soli, jak kto woli. I po prostu zjadając 7 takich łyżeczek właśnie tej mikstury z tym olejem lnianym, drodzy kochani, będzie to bardzo łatwo przyswajalne dla waszego organizmu. I spowoduje to, że ten olej lniany się przyswoi i odżywi wasz mózg. Też takim prostym systemem, który chciałbym wam się z wami podzielić, to też jest system, który odżywi wasz wzrok. Czyli po prostu robiąc sok z marchwi, najnormalniejszy w świecie sok z marchwi, możecie dodać 2, 3, 4 kropelki oleju z oliwek. W tej kombinacji tworzy się witamina A, która jest niezbędna dla waszego wzroku, dla waszych oczu. I możecie po prostu albo dodać do kubka kilka kropel tego oleju z oliwek, najlepiej to jest Wilhen Extra, naturalny olej z oliwek, i wypić tą całą miksturę. I to wówczas powoduje jakby odżywienie się waszego wzroku. Co tu dodać? Chciałbym jeszcze nawiązać do tego tematu tej mikstury, która odżywia nasz mózg. Otóż ta mikstura zmiksowana, możemy ją przełożyć do słoika czy do jakiegoś kubka i po prostu trzymać w lodówce i zjadać na przykład, tak mniej więcej 7 łyżeczek na dzień tej mikstury. Zmieszane z tym serem, czy tą z Filadelfią. Najlepiej jest ser chudy, czy półtusty, mieć po prostu ten ser, wrzucić do blendera, zmieszać te składniki, wymieszać. Ja dodam jeszcze, że można dodać przypraw, soli, jak kto woli. I po prostu mieć tą mieszaninę w lodówce i podjadać sobie w ciągu dnia, czy to na wieczór, czy to z rana, przed pójściem do pracy. I po prostu mieć taką mieszaninę już przygotowaną i mieć w lodówce i korzystać po prostu z tej mieszaniny, żeby odżywić i jakby, żeby nasz mózg odetchnął od wszelkiego rodzaju zaburzeń, wszelkiego rodzaju zmęczenia, żeby po prostu doszedł do normalnej formy funkcjonowania. To jest właśnie dla wyczerpania mentalnego, właśnie chciałbym właśnie polecić wam tą miksturę, dlatego się dzielę tym przepisem z wami i byście mogli też spróbować wykorzystać ten przepis do własnych celów. Także dziękuję państwu za uwagę, polecam jeszcze raz nasze aronity na link pod YouTube'em i do widzenia.